Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Enshrouded. I proszę Państwa, kontynuujemy nasze przygody. I przypominam, że skończyliśmy na tym, że mamy tutaj odnaleźć śpiącego, ocalałego, a to oznacza, że będziemy musieli podróżować przez mgłę. No dobrze, zobaczmy. Mamy tutaj tę pochodnię. Tam przed chwilą widziałem, drodzy Państwo, przelatywał jakiś wilkopodobny stwór, więc za chwilę możemy mieć tutaj konfrontację, ale o właśnie, to jest to, o czym mówiłem, taki właśnie wilkopodobny. I on chyba nas będzie chciał jednak atakować właśnie, ale jakoś tam poskładaliśmy go. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy ten system tutaj nie jest zbyt prosty, ale widzę, że wilk to jest morderca. On nie upolował tego zwierzątka ze względu na to, żeby się nim posilić, tylko żeby zabić. Ciekawe. No dobrze. Czekajcie, bo coś mi tutaj się... No nic. Ja jeszcze... Aha, tam też jest wilk, czyli to nie jest jeszcze podróżowanie przez mgłę. Jak nie mam, no nie, no bo nie mamy tego licznika całego. A tutaj pochodnia za chwilę może mi paść. Tamtędy powinniśmy się udać. Zróbmy to. Czy tu coś mogę zebrać? Mogę. Gałązki, włókno roślinne. Lepiej zbierać, słuchajcie, lepiej zbierać. No na razie chyba... A, ty nie schowasz tak, zapomniałem, że on tak nie schowa pochodni. Fajnie, że tutaj wszystko można zbierać. Aczkolwiek... Tu może się okazać, że jednak towarzystwo innych mogłoby być bardzo przydatne. Zobaczmy, co tutaj byśmy mogli ciekawego znaleźć, bo jak rozumiem 318 metrów to tam po drugiej stronie już będzie. Ale tutaj może coś się znajdować. O, możemy się przespać. Tutaj mamy jakiegoś wora, ale to nic z niego nie jesteśmy w stanie wyciągnąć. A tutaj możemy przeczytać. Dziennik kapitana, dzień szósty. O, czyli prawdopodobnie coś mogłem pominąć, albo to jest nie po kolei. Bandyci oblegają nas od 2 dni, atakując od strony mostu. To szaleństwo w ich oczach. Póki co się trzymamy, ale ledwo. Możliwe, że nie przetrwamy kolejnego szturmu. Rozkazałem zaminować przełęcz resztkami naszej amunicji. Jeśli wrócą, to jesteśmy gotowi. Kapitan Arkwright. No dobra. A kufer? Czy... O, kufer można otworzyć, super. Drewniana strzała i bandaże. Dobrze. To zdecydowanie się przyda. W porządku, drodzy Państwo. Przejdźmy w takim razie przez ten most, aczkolwiek jeszcze tutaj bym sobie popatrzył. Tu jeszcze mamy... Coś mamy tutaj jeszcze. Jakieś tutaj rzeczy są. No, jest nowa pochodnia. Możemy przeczytać kolejny list. O, dziennik kapitana, dzień 20. No niemożliwe, żebyśmy pominęli tyle, więc to raczej chyba nie jest po kolei. Głodujemy. Musieliśmy zniszczyć most, a tym samym straciliśmy dostęp do zaopatrzenia. Ale udało się. Nie widzieliśmy więcej grabieżców. Krypta żaru wraz ze wszystkimi w środku jest bezpieczna i tak już pozostanie. Będziemy musieli zaryzykować przeprawę w tej potwornej mgle, żeby uniknąć śmierci głodowej. Tak czy inaczej zginiemy. Kapitan Arkwright. No dobra. A tu kolejny kufer. A w nim mikstura zdrowia oraz kolejne bandaże. O, jak oni nas tak, proszę Państwa, wyposażają, to za chwilę to tu może być jadka, coś tak czuję. Zobaczmy, co tam na dole się znajduje, bo tu jest bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawa roślinka lub też... No dobrze, no powiedzmy, że jest to roślinka. We mgle, no właśnie. No to co? No to musimy chyba przejść nie przez most. Aczkolwiek ja bym do tego mostu, proszę Państwa, może skoczył. Proszę bardzo, na sprincie jak fajnie stamina jest pokazana, nie? Jak to się odnawia?
No, stosunkowo szybko. Dobrze, tak czy inaczej, ja bym tutaj wlazł i... O, most Braylin. Mamy nowe miejsce. No i tak, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie przez ten most przejść, ale być może coś tutaj się znajduje oprócz szkieletu. Najwyraźniej nie. Najwyraźniej nie, ale coś tu... O, możemy brać strzały. Dobrze, to się może przydać później, jeżeli będziemy mieli możliwość wytworzenia broni dystansowej, o ile już takiej możliwości nie mamy. Natomiast ja bym musiał sobie troszeczkę tutaj na własną rękę pograć i zobaczyć, jak to tam wygląda. Dobra, mamy pochodnię, która... Nie zbaczaj ze ścieżki, inaczej pochłoną cię... Co? Pomioty mgły, zbawienie jest tuż przed tobą. No, widzę, że akurat ciebie to raczej chyba nie dotyczyło. No dobra, w porządku. Tutaj mamy kolejny namiot, czyli prawdopodobnie... O kurczę, żeż bladesz. Dobra. Okej. Okay. Mamy jeszcze pod czwórką kolejną pochodnię. Przeszukajmy. Zarodniki mgły i tutaj pierścień pieczęci starszego strażnika. Coś takiego udało nam się ogarnąć. Natomiast, o, mamy miecz, słuchajcie. Jakiś miecz tutaj jest. Zawiały, krótki miecz. To może być bardzo, bardzo przydatne. Ja bym sobie to umieścił, słuchajcie, na slocie pierwszym. I tym naparzał się, bo jednak, wiadomo, miecz lepszy od pochodni. Tutaj coś mamy. O, proszę bardzo, sznurek, woda i mikstura many. No to dobrze. Czyli jakieś zaklęcia tu będą wchodziły w grę? Jak mam to rozumieć? Tu już nic więcej nie będzie. Szukajmy dalej, ale pamiętajmy o czasie. Tutaj... O kurde, felek, ależ... No dobrze, oberwaliśmy. Zarodniki mgły i podarta tkanina. Może i się opłacało trochę ucierpieć. Ta kapsuła jest z klepsydrą... A, tak, przepraszam. Ta kapsuła z klepsydrą odnawia twój czas pozostały we mgle. Jest jednorazowa i nie można jej przechowywać w ekwipunku. Aha. No dobrze, ale moglibyśmy. Ciekawe, o ile odnawia. Czy na full? Czy na fulla? Czy też... Czy też nie, ale możemy to zawsze przetestować. Sprawdźmy i puśćmy się jakoś tak. A nie, to tylko troszkę, proszę państwa. Więc dobrze, że nie czekałem do zera, bo pierwszy zamysł taki był, żeby poczekać aż do samego... A nie, a jednak odnowiło. O, to taki był, można powiedzieć, lekki falstart, tak? Że tak się troszeczkę ruszyło, nie? A potem sru. No dobra, tutaj jeszcze coś mamy, przeszukajmy to. Sól oraz krzemień. Okej, okay. Ciekawy jestem, czy do ogniska. Kret z Krainy Wiosny. Takie osiągnięcie na Steamie się odblokowało, drodzy państwo. Dobra, coś takiego tutaj ciekawego jest. Tam jeden z widzów pisał, że ludzie generalnie przebiegają, nie szukając, nie rozglądając się. I to jest błąd, bo na początku rozgrywki są bardzo fajne materiały. My żeśmy tam troszeczkę tam poszukali. A teraz znaleźliśmy gwoździe i kamień. No dobrze, przejdźmy gdzieś tam dalej, tylko nie spadnijmy, bo to nie jest, proszę państwa, zbyt przyjazne miejsce. Ale w takich zakamarkach to mogłoby się coś ciekawego znaleźć. Cały czas musimy pamiętać o czasie. Nie wiemy, co prawda, co się wydarzy, jeżeli ten czas minie. Okej, okay. Nasz bohater zużywa staminę podczas wspinaczki, więc warto o tym pamiętać. I wydostaliśmy się z mgły. Weźmy to. A, to tak się wspina. No dobrze, no niezbyt fortunnie może. Ale mamy kolejny obóz. Cóż to jakieś... O, możemy tutaj gotować. Używaj ognisk, by przygotować żywność lub siadaj w ich pobliżu za pomocą X, aby wypocząć przed przygodami w dziczy. Bardzo ciekawie. No dobrze. Trzeba zapamiętać. Natomiast tu, drodzy państwo, mamy kolejny list. Spektakularne postępy. Do wszystkich, którzy ujrzeli mój wspaniały... Nie, zacznę jeszcze raz. Do wszystkich podróżnych... Podbiłem tę ziemię swą wielkością. To chyba też nie pasuje. Most jest prawie ukończony i nie potrafię znaleźć słów na wyrażenie mej radości. Do licha. Jakie to szczęście, że mieliśmy w pobliżu kopalnię pełną materiałów i rudy.
Wiem jedno, nazwę go mostem Braylin po mojej zmarłej piątej ciotce. Choć jestem przekonany, że gdyby żyła, wcale by jej to nie schlebiło. Z mostem łączy ją bowiem nie tylko nazwa, lecz i krzykliwy styl. Z poważaniem Kate Hawthorne. No i... to jej gitara. No i dobrze. Czy coś tutaj możemy znaleźć? Łóżko. Jak mógłbym tutaj wypocząć? Jeżeli byśmy... okej. Jeżeli byśmy jednak usiedli. Wypoczynek. Umieść jedzenie na pasku akcji, a następnie wybierz jej i naciśnij lewy przycisk myszy, by zacząć gotować. Dobrze, to spróbujmy może. Co by tutaj można było? Surowe mięso wilka. Przytrzymaj, by gotować. No okej. Proszę uprzejmie. Zwolnij, by zakończyć. Ale skąd ja będę wiedział, że... pieczone mięso wilka, dobrze. Czy grzyby? Okej. Pieczony smarc czerwony. Elegancko. Tego to chyba raczej nie będziemy robić. Ale ten. Jeszcze jeden smardzyk. O, trochę tych smardzy zebrałem. Jedną rzecz chciałbym jeszcze sprawdzić, drodzy państwo. Jeśli tutaj wejdę, to chciałbym zobaczyć jakieś właściwości odżywcze. To jest smart czerwony. Tutaj ma jakąś taką czerwoną tą plamkę, łapkę, coś takiego. Aha, że w ręku jest, dobra. Natomiast chciałbym zobaczyć, on daje plus 1 do inteligencji, a pieczony plus 2 do inteligencji. O kurczę, czyli warto. Dobrze, tutaj mamy surowe, chude mięso. Minus 75 wytrzymałość, a to zatrucie pokarmowe. No dobrze, ale jeżeli przyrządzimy, to jest niejadalne surowe mięso. Należy je upiec nad ogniskiem. No właśnie. I tutaj mamy to wilka. Plus 2 do krzepy. I to przez 20 minut. Pieczone żeberka były dawniej przysmakiem. Zapewniają sporą ilość krzepy temu, kto je zje. Dobra, nie, wspaniale. Ja myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Najpierw dokończmy może grzyby. Elegancko. I teraz tak, gdzie ja miałem to mięso? Czy ja miałem to surowe to mięso na... najwyraźniej tutaj trzeba dać. Dobra. I upieczmy i zobaczymy, jakie to będzie miało zmiany dla nas. Okej. Plus 1 do krzepy. Mhm. Bogate w białko i przepyszne, lecz to ledwie przekąska. Wiecie co? Słuchajcie, bo to moglibyśmy założyć postać. Zobaczmy. O, pierścień. I moglibyśmy to założyć. To da nam plus 8 do wytrzymałości, plus 10 do zdrowia. Na powierzchni metalu wyryto słowa Kapitan Arkwright. Otrzymują go tylko najbardziej lojalni dowódcy. No i bardzo dobrze. Czyli mamy już pierścień. Czy my jeszcze coś tutaj posiadamy z ubioru? Najwyraźniej nie, ale być może sobie skompletujemy to lub będzie można to wytwarzać. Dobrze. 250 metrów zostało tam, 240 powiedzmy. Tak możemy blokować tym mieczem, fajnie nawet. Po drodze można by zebrać to, co tutaj się znajduje. Tego to raczej nie zbiorę, no nie. Jeszcze smardzyki, oczywiście, jak najbardziej. Pytanie brzmi teraz, czy można łączyć, proszę państwa, efekty, bo... jeżeli tam sobie weźmiemy krzepę plus, powiedzmy, coś innego, zjemy dodatkowo, co dałoby nam, nie wiem, inteligencję, to czy to się połączy, czy też działa albo to, albo to. No, dosyć istotna kwestia. Dobra. Droga jest zablokowana. By przejść dalej, potrzebujesz haka z liną. Skąd ja ci to, synu, wezmę? No, hak z liną. Tam jakiś wilk. Czy ja bym mógł to jakoś wytworzyć? Ktoś tam z państwa wspominał o jakimś stole warsztatowym, drodzy państwo. Natomiast pytanie brzmi...
Czy ja mogę to jakoś tam wytworzyć? Umiejętności, postać, plecak, wytwarzanie. Sprawdźmy. Pancerz, tak? Jakiś pancerz tutaj. Sznurek byłby nam potrzebny. A sznurek... Aha, nie jesteśmy w stanie zbudować. Dobrze, tutaj byśmy sznurka potrzebowali, ale... A, nie, jesteśmy w stanie. To z włókna roślinnego się robi. W porządku, to stwórz. Może ten sposób, tak? I stół warsztatowy, to kłody drewna byłyby nam jeszcze potrzebne. Ale pytanie brzmi... O, magiczna broń, patrzcie, różdżka. O, wiecie co, ja zawsze lubiłem takie bronie, kiedy grałem, powiedzmy, tam w Terę. O ty! Tak wyczułem ciula. No ale jednak trochę mnie tam dojechał, słuchajcie. Ja widzę, że zdrowie się nie odnawia. Tak czy inaczej, spróbuję tamtędy jakoś pójść. O, możemy zebrać miodek. Dobra. Bardzo dobrze. To wosk zyskaliśmy przy okazji. Natomiast tu z prawdziwą przyjemnością pochodzę sobie troszeczkę, zobaczę. Jagody powinny być, proszę Państwa, zdatne do użytku. Mała kopalnia krzemienia, proszę bardzo. Tutaj wejdźmy, ponieważ chciałbym zobaczyć, co tutaj się znajduje. Jakieś takie dziwne rzeczy. No już nie jestem we mgle. Mała kopalnia krzemienia. I teraz co? Jeżeli ja bym, powiedzmy, wyciągnął kilof... A, to chyba można tu... O, właśnie. Wydobywanie. Zdobywamy oczywiście doświadczenie. Elegancko. Fajnie to zostało zrobione, muszę przyznać. I co teraz? I ty, synu, dostałeś tego krzemienia tyle? Zobaczmy w plecaku. Kamień. 11 krzemienia. No, coś tam wpadło. No dobrze, to byśmy mieli z głowy. Natomiast co tutaj jeszcze byśmy mogli odnaleźć? Raczej chyba nic. Lecę dalej, słuchajcie, lecę dalej. Za chwilę będę musiał albo bandaża użyć, albo tej miksturki, którą tam mam. Aczkolwiek wolałbym jednak jeszcze poczekać, nie zużywać tego. Chciałbym przekonać się, czy jest tutaj gdzieś jakaś inna droga możliwa do pokonania, aby dostać się tam na górę. Ale chyba raczej nie. No tędy nie wejdę. Ale dotarliśmy, proszę Państwa, do jakiegoś takiego dziwnego miejsca. Tędy też nie przejdę. Może tamtędy. Chociaż, szczerze powiedziawszy, ja bym jeszcze wszedł w wytwarzanie, bo tamten mi przerwał. Siekiera z kamienia, kilof pochodnia. O, możemy łuk tworzyć, proszę bardzo. Różdżka, laska. To jest też broń dystansowa. 7 siły ataku, różdżka zadaje 11 obrażeń. Lodowa. A może byśmy stworzyli? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ja bym wziął to może na dwójkę. I coś bym może tutaj spróbował ogarnąć. O! No, szczerze powiedziawszy, chyba miecz będzie lepszy. O, tak ta lacha trochę tak nie za bardzo, nie? No dobra, ale wróćmy może do tego miejsca, w którym byliśmy poprzednio. Tam, gdzie nam kazali zrobić ten... Znaczy zrobić. Oni nie kazali nam zrobić tego haka z liną. Tylko napisali, że będzie nam potrzebny. A w takim wypadku
To albo poszukajmy tutaj, zobaczmy, co się znajduje. O, możemy wziąć sobie, proszę bardzo, jakiegoś zajączka i futro dostaliśmy. A ja bym może spróbował postawić jednak ten stół warsztatowy, tylko kłody drewna. Czy ja mam możliwość wytworzenia siekiery, ale jeszcze, czy mam siekierę może w plecaku, bo nie pamiętam, czy tworzyłem? Nie. Wytwarzanie. Siekiera z kamienia. O. I stwórz. To się z pewnością przyda. Natomiast teraz tę siekierę, gdzie ona jest? Tutaj. Tę siekierę to gdzieś by może tutaj dał. O. No, proszę Państwa, chyba ekwipunek zapchałem, coś tak czuję. Dobrze, zobaczmy. Oj, kurczę, ale ciemno. Zobaczmy, czy możemy to drzewo ściąć. Przemarznięcie, drodzy Państwo. Proszę bardzo. Ciekawa sprawa. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Czy ja coś dostaję w ogóle, jakieś kłody? Czemu to jest niezestakowane? Co to jest? Strzała ze złomu. Strzała z krzemieniem, drewniana strzała, dobra. A coś, co by mi się na pasku przydało? Ależ... O! Aha, i dopiero kłody zbieramy. Okej. I dopiero kłody zbieramy. W porządku. Prymitywny drewniany blok w warsztacie, stół warsztatowy. Dobra, to teraz zobaczmy, czy już mogę. Mogę niby. Stwórz. I pytanie brzmi, czy będę go w stanie postawić. Stół warsztatowy, co to jest? Żywica, okej, w porządku. O, jest i on. Te smardze to o, w ten sposób zrobimy. I zobaczmy. Wymaga obszaru do zabudowy. A no właśnie. Jak to się robiło tam? Ołtarz płomienia. Stwórz. Brak miejsca w plecaku. Rozumiem. Czyli nie stworzyłeś, jak nie mam, tak? A, stworzyłeś, dobra. To teraz myślę, że można byłoby, załóżmy, postawić to gdzieś, gdzie dałoby radę coś wybudować. Może za mało wolnej przestrzeni. Proszę cię uprzejmie, już masz więcej. Przy okazji będziemy mieli światło. A teraz ten stół warsztatowy ja bym chciał. O, myślę, że w ten sposób. I twórz i napraw. Zobaczmy. Co my tutaj mamy ciekawego? Prymitywny blok krzemienia, proszę Państwa. To się chyba do budowy przyda. Prymitywny kamienny blok. Prymitywny drewniany blok. Tego typu rzeczy. Blok kamiennego gontu. Elegancko. Bardzo dobrze. Natomiast młot budowlany. Natomiast, a ręcz do wytwarzania? Nie jestem w stanie zrobić, kurczę, tego... Nie jestem w stanie zrobić tego haka z liną. I teraz pytanie brzmi, jak mógłbym to zrobić? Ale wydaje mi się, drodzy Państwo, że tutaj zasięgnę już języka i poproszę Państwa o pomoc, żebyście może... podpowiedzieli mi, jak zrobić ten hak z liną, aby tutaj można było się przedostać, czy jego trzeba wytworzyć, czy jego trzeba może znaleźć. Natomiast poeksplorowaliśmy sobie troszeczkę miejsc. No i ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.